Marek Siwiec, Europa Plus, Twój Ruch. Dzień dobry, witam. Witam Państwa, witam Pana. Klęska, Panie Europośle. No tak. Coraz bardziej były Europośle, notabene. No jeszcze przez miesiąc aktualny, no ale coraz bardziej były. I jak smakuje ta klęska? Chyba, ja nie znam przypadku, żeby klęska smakowała, bo nie po to się snuje plany, prowadzi kampanię, żeby przegrywać, tylko po to, żeby wygrywać. A Pan w dodatku z klęską nieoswojony, bo pańskie polityczne życie raczej ciąg szczęścia. Nie raczej, tylko ciąg sukcesów i związanego z tym szczęścia. Trzeba po prostu inaczej sobie przepraszam, zaplanować najbliższe lata. Wziąć się do uczciwej pracy. Pan, ja uczciwie spełniałem tą... Proszę potraktować to jako żart. No, z trudem, ale traktuję. Przełknął pan ten żart. Tak. Tak jak klęskę. No, klęski nie przełknąłem, dlatego że to jest przecież rozpisane na ileś osobistych losów ludzi, którzy ze mną pracowali, współpracowali, na plany polityczne, które były związane z przyszłością twojego ruchu. O tym jeszcze nie rozmawialiśmy. Umówiliśmy się, że będzie taki dzień jak wczoraj, że zamilkniecie. Cool down. Że oswoimy się. Wyciszycie się i tak, uspokoicie. No, ja się wczoraj właśnie wyciszałem. Wyciszał się pan. Wyciszałem się, a dzisiaj pan mnie zaprosił, więc już nie jestem tak całkiem cichy. Teraz proszę odsunąć dzieci od radioodbiorników, bo będzie cytat z lidera Europy Plus twojego ruchu, czyli Janusza Palikota. Wszystko wyszło do dupy. No nie wszystko, ale za mało wyszło dobrze. Ja mam taką tendencję opisywania szklanki, że jest w jakiejś części pełna niż pusta, ta jest w niewielkiej części pełna. Zostały uruchomione nowe nazwiska, zostały uruchomione ambicje. Ludzie dali z siebie dużo, tylko że po prostu nie ma efektu. No wszystko było zajebiste, mówi Palikot. Świetne, listy, program, patron. No to dlaczego nie wyszło? Jaka jest diagnoza Marka Siwca po tym dniu? Gdybym ją miał taką pełną, to pewnie bym ją chętnie ogłosił. Ja tej diagnozy nie mam. Ale... Lider zawiódł? Nie, według mnie zawiodła i też nie chcę personifikować odpowiedzialności, ale poza jakąkolwiek wątpliwością kierownictwo partii, która nazywa się Twój Ruch, zarząd tej partii odpowiada za jej porażkę. I musimy to sobie powiedzieć, z jakimi konsekwencjami, tego jeszcze nie wiem. Natomiast... Ale pan Palikot odpowiada. Musi odejść po tej porażce? Nie, ja niczego takiego nie chcę mówić. Tym bardziej, gdybym miał coś takiego do powiedzenia, powiedziałbym to najpierw Januszowi Palikotowi. Może pan mu już powiedział. A jeszcze z nim nie rozmawiałem na ten temat. Więc wracając do pytania, które jest fundamentalne i od niego się nie ucieknie. Otóż zawiodła spójność przekazu. Spójność przekazu polegała na tym, że właściwie nie wiadomo było, czy Aleksander Kwaśniewski jest w tym przekazie dobrym człowiekiem, czy jest złym człowiekiem. Czy ile jest z niego pożytku, a ile jest kłopotu. No ale to trochę też Palikot mu przyprawiał. Nie, ale tak, oczywiście, że gębę. Tak. No i to przecież Janusz Palikot wie o tym, bo on o tym raz mówił. Go wysyłał, znaczy raz go brał na patrona, a potem go krytykował za patyka. O tym mówiłem. Właśnie. To jest jedna z przyczyn. Więc czy przyczyną może jest to, że się postacie takie jak ja nie przyjęły wobec wyborców, tradycyjnych wyborców, którzy raz zagłosowali na Janusza Palikota, teraz mieli szansę drugi raz zagłosować po wyborach parlamentarnych. Bo już w twoim ruchu się mówi, że wszystko właśnie przez Siwca, Kalisza, konsortes, bo zburzyli ten nonkonformistyczny wizerunek. Takie będą. Ja nie przyszedłem dlatego, że się pchałem, tylko dlatego, że ktoś chciał, żeby rozpocząć nowy projekt, więc ten nowy projekt został zaproponowany i przez wystarczającą ilość głosów odrzucony. 3,5% powiedziało tak. To jest za mało, żeby w polityce być kimś skutecznym. Ale czy to znaczy, że jeśli zasugerują panu, drogi Marku, no jednak się nie przyjąłeś, to pan wystąpi z ruchu Palikota? Ja przede wszystkim czuję się bardzo suwerennie w tej sprawie. Chciałbym poznać opinię kolegów i koleżanek, którzy tworzyli tą formację. Ale jak panu i będą odpowiedzieć podsuwali sobie na czarną pytanie, polewkę, to... Czarna polewka, to ja jestem wbrew pozorom, tylko tak młodo wyglądam. Ja już swoje w życiu widziałem, więc mi nie potrzeba żadnych polewek podawać. Ja sobie sam wyciągnę wnioski. Natomiast problem polega na czym innym. Czy i w jaki sposób można ten projekt reanimować?
Czy zawiodła koalicja, czy zawiodła koalicja, czy zawiodła partia. A może po prostu się Palikot już skończył? A może popełniono błędy, które są do skorygowania. W związku z tym bez tego typu rozmowy niczego nie będziemy wiedzieć. To ale powtórzę pytanie. Nie jest tak, że Palikot się wypalił w polskiej polityce? Oczekuje pan ode mnie. Czy pan kiedyś słyszał, żebym ja głupoty opowiadał? No to raczej nie, więc dzisiaj opowiadanie, że ten jest fe, ten jest cacy. Nie będę ryzykował kolejnych żartów, bo nie, się pan obrazi ciężko. Nie wie pan, też jest mnie trudno obrazić, bo ja mam dystans do siebie, do świata, jakoś z tym mi dobrze. Więc jeszcze raz powtarzam, dzisiaj opowiadanie takich dyrdymał, że to jest tak, a tamto tak, a Jasiu, a Frania, to jest po prostu nieodpowiedzialne. Spotkamy się, zbierze się zarząd tej partii, zbierze się koalicja, powiemy sobie uczciwie, co nam nie wyszło, będą wnioski. Popatrzyłem na pana europarlamentarne wyniki, 36 tysięcy, 65 tysięcy, tak było do tej pory, a tym razem? 17,5 prawie. 17,399, czyli no. Okazało się, że ruch z SLD ku Palikotowi to ruch w przepaść polityczną. Ja nie wiem, czy w przepaść. To trzeba pomyśleć, kim są ci ludzie, którzy na mnie głosowali. To jest dużo ludzi wbrew pozorom. W innej partii miałbym mandat zapewne, a w tej nie mam. A gdyby moja partia miała 5%, no. Od czego nie byliśmy tak daleko, to też bym miał mandat. Więc... No ale by pan zrobił 65 tysięcy, to by może i partia, i pan. Problem polega mandaty. Na tym, czy ile ja dostałem głosów mniej, tylko czy ja zagospodarowałem nowych ludzi. Tak, nowi, te 17,5 tysiąca ludzi to są ludzie, którzy nie chcieli głosować ani na SLD, ani na nikogo innego. Nie jest tak, w Wielkopolsce to jest dużo nie ludzi. Nie jest tak, że te wybory potwierdzają, że tylko SLD jest tak naprawdę dla Polaków jedyną lewicową partią? No tak, tylko przecież moje rozstanie z SLD wzięło się stąd, że chciałem wyjść poza 10%. I to było moje ostatnie półtora roku działalności politycznej. Ale może lepiej mieć 10% pewne niż 3,6%. To jest pytanie, czy warto nawigować po wzburzonym morzu, czy warto z dryfem, z biegiem nurtu. I SLD więc, dryfuje. No tak, no taka jest prawda. A pan nawiga LNC SS i z pełnym wiatrą chciał. No coś takiego, to jest, nie wiem, czy pan jest dobrym żeglarzem. Nie, ja nie usiadłem na mieliźnie, ja się po prostu roztrzaskałem o skałę. To jest zupełnie co innego. Powiem uczciwie, z punktu widzenia żeglarzy, to taka śmierć roztrzaskania się na skalę jest piękniejsza. Chodzi niewątpliwie... Chodzi, ja jeszcze nie zginąłem i to moje roztrzaskanie raczej przypomina to, że ja się z tej wody wyłaniam i być może będzie jakiś epizod Robinsona. Syrena. Nie syrena, tylko raczej rozbitek na bezludnej wyspie albo na jakiejś wyspie słabo zaodnionej. Nie, to już analogia poszła. A pomyślał pan, a może skończyć bez polityką? Problem polega na tym, że to jest zawód. To się tylko wydaje niektórym ludziom, że polityka jest takim... I akurat dzisiaj w obu tego słowach znaczeniu to jest zawód. W sensie, że... Tak. Ale dlaczego mówię, że to jest zawód? Otóż z tego zawodu nie da się to po prostu tak wyjść, że dzisiaj jestem politykiem, przez ostatnie 25 lat politykiem, a jutro będę produkował zelówki albo wodę mineralną, czy coś równie fajnego. Jest taki moment, w którym trzeba będzie być w tej polityce mentalnie, bo tak się nie da wyjść, ale robić już coś innego niż ta liniowa polityka związana z wyborami i mówieniem w imieniu wyborców. Może pan w ambasadory pójdzie? Nie wiem, na razie nikt mi nie proponował. A ma pan jakieś pomysły? No, jakieś by się znalazły. Marek Siwiec, dziękuję bardzo. Dziękuję.